Najwcześniejsze moje wspomnienie o nim to jest rok akademicki 1953-54. Ja wtedy już przygotowywałem swoją pracę doktorską na KUL-u na Wydziale Teologii. Natomiast rozeszła się wieść, że przyjeżdża z wykładami, z ciekawymi wykładami, że warto je słuchać. Nowy profesor z Krakowa. Tym nowym profesorem z Krakowa był właśnie ksiądz Karol Wojtyła. Nie mieszkał stale w Lublinie, jak wielu innych profesorów. Jeżeli dobrze pamiętam, co dwa tygodnie zjawiał się na katedrze i mniej więcej w ciągu paru miesięcy zyskał takie uznanie wśród studentów. KUL wtedy, to są czasy przecież stalinowskie, był tym miejscem, gdzie gromadziła się młodzież pragnąca mieć za sobą wyższe studia. Z wszystkich stron Polski, gdzie ich nie przyjęto na uczelnie państwowe. Dlatego też KUL pękał w szwach. I nas, teologów, też zainteresował ten profesor Wojtyła, więc poszliśmy, zawsze wykładał w takiej sali, jeżeli dobrze pamiętam, największej, miała numer 33. Jak myśmy tam przyszli, ani jednego wolnego miejsca, bośmy przyszli grupą kolegów z konwiktu. Siedziało bractwo nie tylko na ławach, na krzesłach, ale także na podłodze. Profesor młody, elegancki, silny, zdrowy. Pamiętam taki zwrot. Proszę Państwa, to nie będzie wykład, tylko to będzie odczyt, bo ja jestem początkującym profesorem. I rzeczywiście z przygotowanych materiałów komentował zagadnienie, które tam na tym wykładzie było poruszone. Na miarę jego wchodzenia w uniwersytet, w środowisko, rosła jego fama, tak byśmy trzeba było powiedzieć. I dlatego też, jak przyjeżdżał Karol Wojtyła, to nie tylko szukano, żeby znaleźć miejsce na jego wykładach, ale wiem także, że wielu studentów szukało u niego jakiejś porady, starało się skonfrontować swoje własne życie w oparciu o jego wskazówki. Był taki wypadek, mianowicie przychodzi taka elegancka dziewczyna i mówi, a stoimy właśnie w gronie księdza profesora Wojtyły, a ona mówi, słuchajcie koledzy, bo tak się mówiło tam, czy to był student świecki, czy duchowny, jak na KUL-u to był kolega. Słuchajcie koledzy, ja chcę tego Wojtyły. My popatrzyliśmy na siebie, a po co ci ten Wojtyła, pytamy, bo mówi, trzeba mieć na semestr wpis, nie? Ona nawet nie wiedziała, jak ten Wojtyła wygląda. My tak czekamy, no trochę zesztywniliśmy, no bo taka sytuacja, krytyk, prawda? A Wojtyła uśmiechnął się do niej i mówi, to pokaż ten indeks, wiesz co, może coś załatwimy. A ty byłaś choć na jednym wykładzie, a ona, szczera dziewczyna, mówi, nie, bo to dla mnie za trudne. I co on zrobił? Wziął indeks i wpisał. Jej dopiero wtedy się otworzyły oczy, że ona trafiła właśnie na tego profesora, z którego podpis był potrzebny. Zauważał zawsze każdego człowieka i dlatego też kontakt z nim był bardzo łatwy. Jakoś nie, mimo Piłsudski, mimo sakry biskupi, nie wywoływał jakiegoś zapeszenia, tylko byliśmy tak na tej, w tej atmosferze życzliwości.
I wtedy postawiliśmy księdzu biskupowi, już Karolowi Wojtyle, takie pytanie. No już teraz księdza biskupa nie będziemy tutaj widywali. Niech ksiądz biskup nam zaśpiewa. A on bardzo lubił śpiewać, miał bardzo piękny głos, tak wykształcony, kiedy był jeszcze aktorem wcześniej. A miał taki swój numer, o którym myśmy wiedzieli, że go bardzo lubi. Mianowicie była taka ballada, amerykańska ballada, Stary Kowboj. Treść mniej więcej tej pieśni jest następująca, tej ballady, że stary kowboj widzi, że jego życie powoli dobiega końca, szkapa już ledwo nogami ciąga, dlatego też rozpalił ognisko, siedzi sam i właśnie wspomina całą etapę swojego życia. Proszę pana redaktora, co zrobił ksiądz biskup Wojtyla? Zdjął piłskę, schował do kieszeni, krzyż zakrył sutanną i zaśpiewał nam tą balladę. Do dziś pamiętam ten tembru bartonu i ta pieśń bardzo taka pasująca do tych, którzy żyją samotnie, a więc dla księży też. My jesteśmy tacy stary kowboje. W mojej świadomości pozostał jako człowiek młody, elegancki, śmiały, ale szukający towarzystwa, co jeszcze, szanujący człowieka, pragnący wyjść mu naprzeciw, na miarę możliwości pomóc. To był ktoś, kto ośmielał, który budził zaufanie. To tyle zostało właśnie z tych najwcześniejszych spotkań. Tytuł profesora nieraz tak przeraża. On natomiast nie wytwarza jakąś atmosferę. Mnie się wydaje, ale to jest mój domysł, ja się pewnie mylę, że jego życie nie oszczędzało. Nie? Wcześniej umiera matka, potem tragicznie odchodzi z tego świata jego brat. Wreszcie kiedy oto przychodzi już czas święceń kapłańskich, nie ma nawet ojca. I teraz prymicję, pierwsza msza święta, którą odprawił w podziemiach katedry wawelskiej, ja to wiem już nie z autopsji, tylko z literatury, to właśnie te msze święte za zmarłych 2 listopada. I to wyciska na osobie taki pewien rys, że wtedy drugiego człowieka lepiej się rozumie. Drugiemu człowiekowi chciałoby się jakoś ułatwić naszą codzienną rzeczywistość. I to było. To było u Karola Wojtyły jako studenta, jako profesora, jako wikarego. Kolejność może nie najlepiej ustawiona, jako następnie potem biskupa w Krakowie, jako kardynała i wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. To było jak także u papieża i dlatego młodzież do niego się garnęła. Nie miała ten timor reverentialis, nie był dla niej, nie promieniował z niego. Natomiast co innego, jakiś serdeczność, otwartość, przychylność, dobroć. Można by tam tych przymiotników jeszcze mnożyć więcej. To był człowiek, który widział w każdym człowieku także Boga. Był taki odcinek bardzo ciekawy, mianowicie w okresie stalinowskim, kiedy myśmy pracowali z młodzieżą akademicką jako duszpasterze. To wtedy ta praca była ze wszystkich stron szpiegowana i dlatego też, no co, najlepiej było gdzieś uciec w plener. To można było dopiero w czasie wakacji, ferii letnich. I dlatego też co robiono?
o stałych obozach nie można było marzyć, bo zaraz UB przewącha i rozpędzi. I dlatego też korzystaliśmy ze spływów. Jedna rzecz była bardzo ciekawa, mianowicie, że takie to było przyjęte w duszpasterzy akademickich w Polsce, żeśmy wzajemnie wymieniali się. Wysyłaliśmy po dwóch, po trzech studentów czy studentek do obozu, na przykład do spływu ode mnie z Białegostoku. Jeszcze dzisiaj żyje ten pan doktor, który właśnie był wydelegowany, żeby tam nauczył się czegoś w innym środowisku. Tak samo oni przysyłali nam swoich. I dlatego też takim miejscem, gdzie odbywały się dosyć spokojne te nasze wakacyjne imprezy, to była Warmia. To była Czarna Hańcza, to troszkę augustowskie bardziej. To były te jeziora warmińskie i dlatego też tam z miejsca na miejsce z wiatrem w tur, jak śpiewa harcerska piosenka, i dlatego też wyśledzić nas było dosyć trudno. I tam właśnie między innymi przecież, to jest wiadomość bardzo szeroko znana, kiedy ksiądz profesor Karol Wójtyła był na takim spływie na Warmii, to wtedy szukano go telegramem, bo ksiądz prymas, kardynał Wyszyński, wezwał go, bo otrzymał już dla niego nominatę na biskupa sufragana dla Krakowa i szukali go. I wreszcie ktoś mówił, tam jakiś ksiądz jest koło Świętej Lipki. No i znaleźli, ciekawe bardzo to było, bo tam był wtedy właśnie przedstawiciel duszpasterstwa białostockiego, student. I kiedy on już wyjeżdżał do Warszawy na spotkanie z księdzem prymasem, to wszyscy ci studenci, ta grupa mówiła, a wujek wróci jeszcze, bo tak go mówi, wrócę. I podobno w rozmowie, kiedy już się dowiedział, że właśnie został wybrany przez papieża na biskupa do Krakowa, to wtedy miał zapytać księdza prymasa, czy ja jeszcze mogę wrócić na jeziora, bo obiecałem studentom, że jeszcze do nich przyjadę, a chciałbym słowa dotrzymać. I podobno prymas powiedział, proszę, niech ksiądz dotrzyma słowa, księży biskupie. Zawsze miał przygotowane jakieś wystąpienie. Jeżeli referował jakąkolwiek sprawę na sesji plenarnej episkopatu, zawsze to było pięknie przygotowane. Miał swoje notatki w ręku, także można było potem od razu do protokołu to dołączyć. A więc była ta u niego wielka pracowitość. Tego nigdy się tak wszystkiego nie widzi, bo przecież w czterech ścianach swojego mieszkania musiało się to wszystko dokonywać. Tam nie było najczęściej żadnych świadków. Ale właśnie w ten sposób ukazywała się jego solidność, jego rzetelność, jego pracowitość. Zawsze był pogodny usposobienia. Nie był bardzo, jakby to powiedzieć, taki krotochwilny, ale jak był dobry kawał, to się umiał śmiać i to się śmiał całym sobą. Myślę, że wśród tych wielu tematów, które Ojciec Święty podejmował w czasie długiego swojego pontyfikatu, dla mnie bardzo przemawia i myślę, że to też pasuje do psychiki każdego człowieka, to wielkie sanktuarium miłosierdzia Bożego. Bo proszę panów, zrozumieć tajemnicę Trójcy Przenajświętszej to jest bardzo trudno. I dlatego też na tym zęby zjedli i nic im nie bardzo wyszło i święty Augustyn,
i święty Tomasz i wielu innych teologów, coś wiemy, rozumiemy, ale to są taki cień tej wielkiej tajemnicy. Natomiast miłosierdzie Boże to jest zrozumiałe dla każdego. Dlatego też, kiedy patrzymy na Chrystusa Pana, jak On okazuje swoje miłosierdzie, dla mnie to jest wstrząsający moment, kiedy On już jest przybity na Kalwarii, umiera. I ten jeden lot śmieje się, kpi, a drugi upomina go. My go nazywamy dobry lot i powiada: pamiętaj o mnie, gdy będziesz w raju. No miał chyba tam za uszami wiele brudnych spraw, skoro go skazano na śmierć, nie? Co powiada Chrystus? Dziś ze mną będziesz w raju. Proszę, jak się tak zastanowimy, wcześniej niż niepokalana dziewica, która go nosiła pod swoim sercem, pierwszego lotra wprowadził do nieba poprzez właśnie te zasługi męki, śmierci i zmartwychwstania. I dlatego też właśnie Ojciec Święty, kiedy konsekrował to sanktuarium krakowskie Miłosierdzia Bożego, dla mnie, ja tam byłem, to było ogromne przeżycie i to zostaje. To jest zrozumiałe dla każdego człowieka, bo każdy z nas potrzebuje miłosierdzia. Totus tuus, to jest jego hasło, biskupie. Cały twój, w stosunku do Boga, w stosunku do Matki Najświętszej, ale ja to rozciągam także w stosunku do każdego człowieka. On był cały dla każdego człowieka. Dla niego człowiek był tą wartością, za którą Chrystus nie wahał się oddać swoje życie, żeby przez tą mękę dać nam klucz do ręki, jak odwołamy się. To, co mówi prorok tak pięknie, choćby twoje grzechy były czarne jak sadza albo czerwone jak karmazyn, na śnieg wybielają, to właśnie dzięki męce Chrystusa. I dlatego też ten temat jest mnie bardzo bliski i za to jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny, bo on jest zrozumiały dla każdego człowieka. Nawet ten, który nie chodził na katechizm, nawet ten, który nie bardzo praktykuje, ale jak się spotka, jak mu śmierć zaświeci w oczy, to bardzo często właśnie wtedy: Jezu, ufam Tobie. Jedna jest rzecz, mianowicie to była, gdy chodzi o działalność Ojca Świętego, wielka bardzo odwaga. Bo przecież utworzenie nowej diecezji, nie tylko w Rosji Europejskiej, ale także w Rosji Azjatyckiej, nie? Które tam teraz rozrastają się i coraz więcej ludzi garnie się. To trzeba mieć odwagę, bo zawsze można dyplomatycznie, mogą ktoś tam usiłować przeszkadzać, a na drugie, no wiara wielka w pomoc Ducha Świętego, że to, co robię, to robię właśnie dla większej chwały Bożej i zbawienia ludzi. To tak można tylko wytłumaczyć. I trzeba powiedzieć, że właśnie ta bezgraniczne zaufanie w Bożą pomoc była jedną z wielkich cech papieża Jana Pawła II. Ja myślę, tak jak chcieli słuchać Piotra, kiedy Chrystus już zmartwychwstał, kiedy on był jeszcze na terenie Palestyny, a potem przywędrował aż do Rzymu, to jest chęć spotkania się ze świadkiem tych wielkich wydarzeń, które się objawiły w tej historii ludzkości. Otóż ja myślę, że
My, Polacy, chcieliśmy słuchać naszego papieża, dlatego że to była jakaś radość, że pierwszy Polak jest na stolicy Piotrowej. I dlatego też był ktoś, kto jak mówił, nie trzeba było tłumacza, jest ktoś, kto rozumiał nas i naszą sytuację, jest ktoś, kto tych skrzywdzonych w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej rozumiał, bo sam w tym wszystkim uczestniczył. No i co jeszcze więcej? Wiele aspektów może być. Na przykład ludzie chorzy, jak widzieli, że on już nie może się poruszać o własnych siłach, to mówili, no to widocznie cierpienie ma wielką wartość w oczach Bożych, jeżeli Pan Bóg nawet papieżowi tego nie oszczędził. Bo to był pierwszy papież, który był inwalidą po części w tym znaczeniu i jakim to można było dostrzec. I stąd właśnie to kwestia każdego z nas, jak my to odbieramy. Papież dużo się modlił, jak czytamy w jego życiorysach, jaka była jego modlitwa, to trzeba papieża zapytać. Czy on tak się modlił, na pewno papieżami kaplańskimi, ale oprócz tego był, ja nieraz go widziałem w kaplicy, na przykład kiedy był jeszcze kardynałem na sesji episkopatu. Tak odbierał, i tak patrzył w tabernakulum. Ja pamiętam, po raz pierwszy spotkałem jego na modlitwie w Białymstoku, on tam prowadził rekolekcję dla inteligencji. To był rok 50 chyba, szósty, w Wielkim Poście. Stukam, bo miałem jakąś sprawę do niego. Nic. Jeszcze raz stukam. Nic. A na pewno słyszą. Więc po cichutku otwieram drzwi. On jest tak o stół oparty lokciami, tak klęczy, tak ma ręce, jak gdyby nie chciał, żeby nic do jego uszu dochodziło. I wtedy wycofałem się delikatnie, czyli on był tak zatopiony w modlitwie, że i to wtedy właśnie ten pierwszy taki aspekt jego kontaktu z Bogiem. Papież był wymagający. I dlatego też nieraz, jak trzeba było, to dostałem po uszach. W jakich sprawach? No nie mogę teraz tego mówić. Bo co? Bo to nie. Bo to, ale miał rację. Chodziło o załatwienie pewnych kanonicznych spraw. I no więc dlatego też co? On darzył człowieka zaufanym. I to, czy to było dziecko, czy to był młody człowiek, czy to był starszy, czy to był chory, czy to był ksiądz, czy to był kardynał. Darzył zaufanym. Ale nie, jeśli chodzi o sprawę Bożą, sprawę Kościoła, to było zawsze na pierwszym miejscu. Wtedy ja przynajmniej tak odczuwam, że jakaś tam kurtuazja nie zawsze musiała grzecznie, tak, ale po uszach się dostał. Co to znaczy święty? Żyjący w łączności z Bogiem. Że Ojciec Święty Jan Paweł II, ja znam od momentu, kiedy on był już profesorem. Nie mam żadnych zastrzeżeń odnośnie jego świętości. Budował zawsze swoim oddaniem sprawom zarówno Pana Boga, Kościoła, jak naszej ojczyzny. A gdy został papieżem, umiał stanąć po stronie spraw
rodziny ludzkiej. To był papież oddany rodzinie ludzkiej. Co do tego, i to w tym się zawiera świętość.